zaginęli bez śladu w tym samym roku. Do dzisiaj nie wiadomo, co się z nimi stało. Nie wiedzieli o tym, ale byli do siebie bardzo podobni. Uczyli się w technikum, byli przystojni, dobrzy uczniowie ze szczęśliwych i niebiednych rodzin. Związani z bliskimi i kochani i kochający. Mieli po 19 lat. Urodzili się w tym samym czasie, w listopadzie 1980 roku. Rafał Dąbkowski w Katowicach, Łukasz Sienkiewicz w Rudzie Śląskiej. Nigdy się nie poznali, ale zniknęli tak samo tajemniczo, w okolicznościach, w które trudno uwierzyć. Rafał Dąbkowski urodził się w roku 1980 w Katowicach. Wychowany był w szczęśliwej rodzinie. Jako nastolatek Rafał podjął naukę w technikum, był dobrym uczniem. Nie należał do niskich, bo miał ponad 180 cm wzrostu. Był przystojny, wysportowany oraz zakochany. Jego rodzice prowadzili firmę. Pracował tam, jeśli chciał sobie dorobić na dodatkowe wydatki. Miał własnego Matiza, samochód, który od nich dostał. Było lato, a dokładnie 4 lipca 1999 roku. To był słoneczny, piękny dzień. Rafał, jak i rówieśnicy, mieli wtedy wakacje. Niedaleko Rafała, około 500 metrów, mieszkał kolega, z którym umówił się w ten dzień na basen. Była godzina 14, kiedy Dąbkowski opuścił dom. Zostawił w nim kluczyki do auta, pieniądze oraz dokumenty. Ubrany był w krótkie spodenki i koszulkę koloru szarego. Niestety, do kolegi już nie dotarł. Z relacji sąsiada wiadomo, że ten widział go, jak wychodził z domu. Nie znalazła się jednak żadna inna osoba, która potwierdziłaby, że widziała przechodzącego Rafała. Co mogło wydarzyć się w drodze do kolegi? Przecież to tylko albo aż 500 metrów. Czy nikt nic nie zauważył? A może nie chciał zauważyć? Tego dnia rodziców Rafała nie było w domu. Pojawili się dopiero wieczorem, byli w Ustroniu. Na początku nie przejęli się tym, że ich syna nie ma. Były wakacje, a poza tym Rafał miał wszystkie prywatne rzeczy w domu, więc od razu nasunęła się myśl, że jest gdzieś niedaleko ze znajomymi. Jedyne, co ich zaniepokoiło, to to, że komórka Rafała była wyłączona. Ostatni raz rodzice widzieli go przy pracy w myjni. Bardzo chcieli, żeby pojechał z nimi do Ustronia, ale wiadomo, jak to nastolatkowie. Mają prawie zawsze swoje plany, a w dodatku były wakacje. Po nieprzespanej nocy rodzice zaginionego udali się na policję zgłosić, że ich syn przepadł. Funkcjonariusze od razu stwierdzili, że nie ma się czym martwić ani przejmować, że Rafał pewnie gdzieś zabalował do rana i że na pewno znajdzie się i wróci do domu. Z informacji policji wiemy, że podjęli starania, żeby odszukać zaginionego. Wszystko to było na nic. Natomiast z informacji od rodziny wiemy, że policja straciła tylko czas, ponieważ nie zabezpieczyli jakichkolwiek śladów. Nikt nie dopytywał się świadków o Rafała. Może gdyby wtedy policjantom pomogły psy tropiące, udałoby się dowiedzieć więcej albo nawet odnaleźć zaginionego. Rafał zaginął bez śladu. Rodzice robili wszystko, co w ich mocy, żeby odnaleźć syna. Pytali o niego w każdym szpitalu, w każdym schronisku dla bezdomnych. Dostali też informację, że był widziany w jednej z tureckich knajp. Mówił, że go przetrzymują, na terenie Niemiec. Niestety to był fałszywy trop. Znalazły się także osoby, które widziały go nad morzem, ale okazało się, że to nie był Rafał. Był to chłopak bardzo podobny do niego, ale ciągle nie on. Pojawili się oczywiście wyłudzacze pieniędzy, którzy przekazywali rodzinie fałszywe informacje. Ta sprawdzała tropy handlarzy żywym towarem, jednak wszystko to na nic. Rafał nie odnalazł się do dziś, mimo że upłynęły już ponad 24 lata. Rodzina czeka na jakąkolwiek informację o tamtym dniu, tak nieszczęśliwym dniu. Może ktoś coś widział, słyszał? A do dziś nie przekazał żadnej informacji. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę w tym samym roku, tylko 3 miesiące później. Łukasz Sienkiewicz to rówieśnik Rafała. Urodził się w tym samym roku co on i dzieliło ich tylko 18 kilometrów, bo Łukasz mieszkał w Rudzie Śląskiej.
Był to skryty chłopak, lubiący czytać książki. Często spotykał się i wychodził ze znajomymi. Rodzice ufali mu, mieli ze sobą bardzo dobry kontakt. Łukasz, tak jak jego rówieśnik Rafał, wybrał technikum. Był 20 października, środa 1999 roku. Łukasz ubrany w czarne struksy z szerokim paskiem ze skóry oraz czarną bluzę, czarne trapery i kurtkę firmy Adidas, wybrał się wraz ze swoim kolegą, który odwiedzał go w tym samym dniu na imprezę. Nasuwa się pytanie, czy aby na pewno poszli na imprezę w środku tygodnia, kiedy byli uczniami technikum? Syn poinformował rodziców, że wróci około 4:00. Łukasz wyszedł z kolegą, którego rodzice nie znali. Byli pewni, że nad ranem syn będzie w domu, ponieważ zawsze dotrzymywał słowa. Jednak godzina 4:00 minęła. Tak mijały kolejne godziny, a Łukasza nie było. Przepadł tak samo jak jego rówieśnik Rafał. Nagle, bez śladu. Rodzice szybko zareagowali i zgłosili zaginięcie syna na policji. Tam znowu padły słowa, że syn wróci, że mają się nie martwić, na pewno jest ze swoją dziewczyną. Ale Łukasz nie miał dziewczyny. Nie podjęto żadnych konkretnych kroków, aby odszukać tego chłopaka. Nie sprawdzono dokładnie miejsca tej imprezy, gdzie Łukasz poszedł z kolegą. Może gdyby podjęto od razu odpowiednie działania, udałoby się dotrzeć do Łukasza. Z relacji kolegi, z którym poszedł na imprezę, wiemy, że ten odprowadził go po imprezie pod klatkę i tam ostatni raz się widzieli. Nikt inny nic nie widział i nie słyszał. Czy kolega Łukasza nie wie nic więcej o tym, co wtedy się wydarzyło? Czy na pewno odprowadził Łukasza pod klatkę? Nasuwa się bardzo wiele pytań, na które nie ma odpowiedzi. Czy łączy coś ze sobą te dwie sprawy? Czy za zniknięciem tych dwóch chłopców stoją te same osoby? Oba zaginięcia są bardzo zagadkowe i aż niewiarygodne. Obaj mieli wtedy po 19 lat i całe życie przed sobą. Co stało się wtedy z Rafałem i Łukaszem? Aż trudno uwierzyć w to, że sami postanowili opuścić rodziny bez jakiegokolwiek znaku życia. Ich najbliżsi wciąż czekają na jakiś znak, że może jeszcze żyją, że się odnajdą. Mają także nadzieję, że jeśli jest jeszcze ktoś, kto pamięta albo widział, co wydarzyło się w te nieszczęśliwe dni, w końcu się odezwie. Ja też, pomimo upływu lat, wierzę w szczęśliwe zakończenie tych obu smutnych historii. A ty? Jeśli chcesz pomóc, udostępnij ten odcinek. Może ktoś ze znajomych, albo znajomych znajomych będzie w stanie wnieść coś przełomowego do tych spraw. Dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z osobami zaangażowanymi w projekt Zaginieni przed laty. Link do ich strony, na której znajdziecie wiele podobnych spraw i zaginięć, zostawiam w opisie pod filmem.